Witajcie w kolejnym odcinku, powiedziałbym jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową, ale nie, ten odcinek chciałem wrzucić, akurat tu mi pasuje, więc tak jak mówią, od nowego roku coś innego, ale to jest ważny odcinek dla mnie, czyli tak, co to jest rozbiegany silnik diesla, jak z tym walczyć, dlaczego do tego dochodzi, takie małe kompendium wiedzy, pomoże Wam to czasem uratować dupsko. Zatem czym jest choroba szalonych diesli? Czyli rozbieganie silnika turbodoładowanego, turbodiesla przede wszystkim, nie turbodoładowanego. No, dość skomplikowana sprawa, ale bardzo prosta do objaśnienia. Zobaczcie, takie są efekty rozbieganego diesla. Do takiego zjawiska może dojść tylko i wyłącznie w silnikach diesla i tak naprawdę z turbo. Oczywiście, głęboko polemizując, bez turbo też teoretycznie mogłoby do tego dojść, ale wytłumaczmy o co chodzi. Tak więc silnik na ropę w przeciwieństwie od silnika na benzynę różni się tym, że po podaniu oleju do niego, samego oleju, nawet silnikowego, może dochodzić dalej do samozapłonu. I nawet jeżeli wyjmiecie kluczyk ze stacyjki, przy tam nic nie ma, świec żadnych nie ma, świeca żarowa, figurant, który tylko służy do uruchomienia, żeby podgrzać to wszystko na początku, na chwilkę. Jeżeli dochodzi do tego, że wyjmiemy z niego olej napędowy, wlejemy olej silnikowy, ten silnik dalej będzie chodził. Zatem kiedy jest moment, w którym dochodzi do rozbiegania naszego silnika? Właśnie, i tu wchodzi do gry prawie zawsze turbosprężarka. W większości przypadków jest to nasze zaniedbanie, nie opiekujemy się naszą turbinką, dochodzi do tego, że turbina zaczyna przepuszczać olej. Owszem, z jednej strony wchodzi olej do turbiny, z drugiej strony wychodzi olej do turbiny. Załóżmy, że wszystkie uszczelniacze, wszystkie uszczelnienia turbiny padają i olej wraz z zasysanym powietrzem przedostaje nam się do naszego silnika. Do czego w tym momencie dochodzi? Właśnie. Zwiększają nam się obroty drastycznie, nie mamy nad tym żadnej kontroli, po prostu duża ilość oleju jest pompowana przez turbinę do silnika, zaczynają nam się zwiększać te obroty, możemy wyłączyć kluczyk, wyjąć kluczyk, silnika nie wyłączymy i tak naprawdę w zależności od tego, jak mocno zsie ten olej, ta turbina, możemy pozbyć się całego silnika w przeciągu minuty, pół minuty, kilku sekund, czy to jest nowoczesny, czy stary silnik i tak dalej. Oczywiście jest dużo mitów panujących w sieci, jak zgasić taki silnik, którego tak naprawdę nie da się zgasić. Jest kilka patentów, o nich powiemy sobie na koniec, ale pamiętajcie, wszystko wynika z zaniedbania. Jeżeli ma zażyganą, zasraną turbinę olejem, niestety, nie kontrolujesz tego, nie sprawdzasz, może uszczelniacze w środku puściły, to turbo już na pewno nie było ok. I wyobraź sobie sytuację, wyciągasz kluczyk, leje się coraz więcej oleju, przepompowywane jest ze skrzyni korbowej z bardzo dużą prędkością, no bo wiadomo, jeżeli wirnik się nie urwał jeszcze w turbosprężarce, to na pewno zaraz się urwie, a jak się nie urwał, no to turbo też zaciąga, wszystko zaciąga, wypluwa do silnika, więc silnik jest zalewany, a że to jest silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, no to już sobie możecie dopisać tę historię, jak to się kończy. Tylko dla uściślenia powtórzę, w benzynowym silniku jest zbyt mała kompresja, zbyt małe ciśnienie, aby doszło do zapłonu samoczynnego, więc odpuśćmy temat dyskutowania na temat rozbieganego benzyniaka. Powiedzmy sobie jeszcze, popolemizujmy o rozbieganym dieslu bez turbo. Czy może dojść do takiej sytuacji, no trzeba by podać ten olej do komory spalania, prawda? Jedyną taką możliwością teoretycznie jest podać ten olej poprzez odmę olejową. Ale żeby podać go przez odmę olejową, należałoby uszkodzić nasze pierścienie. I wyobraźmy sobie sytuację, że mamy samochód czterocylindrowy, na jednym cylindrze nie mamy kompresji, kompresja spada, jest przedmuch do skrzyni korbowej, zaczyna nam wywalać, mówimy o starych typach silników, zaczyna nam wywalać ten olej przez odmę, z powrotem zostaje podany do komory spalania wraz z powietrzem. Myślę teoretycznie, że do takiej sytuacji mogłoby dojść, czyli można by teoretycznie rozbiegać silnik wolno ssący diesla. Jak walczyć z tym wszystkim? Już mówię. Pierwszym, najgłupszym pomysłem, jaki ktoś może wpaść, to zatkać ręką dolot powietrza. Głupim? Głupim, dlatego że możecie troszeczkę rączką skalpować, to jest pierwsza rzecz. Druga, nie jesteś w stanie tak naprawdę zatkać wszystkiego. Może się okazać, że i tak będzie zasysane powietrze skąd indziej z różnych nieszczelności, więc temat zatykania bym sobie odpuścił. Napotkałem się w sieci, spotkałem film, w którym ktoś mówi, gdybyś miał zapalniczkę, gdybyś miał plaka, spray, cokolwiek palnego, można by teoretycznie psiknąć sobie w kolektor ssący gdzieś w któreś miejsce i zapalić. W tym momencie nie mamy tlenu, silnik gaśnie. Najpopularniejszą metodą, no to niestety jest dławienie go skrzynią biegów i układem przeniesienia napędu. Ale jak? Wskoczyło na maksymalne obroty, wbijamy piątkę, hamulec i próbujemy dusić ten silnik po puszczeniu sprzęgła, no bo on ma najwyższe obroty, więc próbujemy go dusić tak naprawdę układem napędu. Często, gęsto taka rozsądna sytuacja pozwala nam uniknąć zatarcia silnika. Serio, wolę, żeby mi się rozwaliło sprzęgło i dwumas, jeżeli tak w ogóle istnieją, niż rozwalić na przykład cały silnik i dać go do remontu. Ktoś mi powie, że nie powiedziałeś o tym, że w dzisiejszych silnikach są klapy w kolektorach ssących, w ogóle są klapy, które po wyłączeniu kluczyka klapa zapada, nie ma powietrza i się to odcina. Tak, ale jest bardzo dużo układów silników, starszych modeli. To w ogóle często te Francuzy mają biedny problem z tym, że się rozbiegają. Ktoś zdemontował klapę, ktoś nie ma tej klapy, klapy wirowe się urywały, gdzieś tam coś wyjęto po drodze, w związku z tym nie ma. Nie wyprodukowano tak jak na przykład 1Z czy inne silniki. No, ten silnik jest narażony, on jest w grupie ryzyka. Ale przechodząc do tematów dławienia, piąty bieg najrozsądniejszy, najwyższy bieg najrozsądniejszym jest takim począwszy od myślenia, czyli zapala Ci się kontrolka, nie wcisnąłeś gazu, a nagle silnik, obroty zaczynają wchodzić do samej góry, no to próbujesz. Może się nie udać, jeżeli jeździłeś na ślizgającym się sprzęgle, rozwalającym się dwumasie, no i konsekwencje są tego takie, jak już wiemy wszyscy, wypompowany olej, silnik chodzi na sucho, kłęby dymu, tumany dymu. Rzecz, którą możesz spróbować, ale naprawdę nie radzę. No dobra, ale tu mówimy cały czas jeszcze o skrzyni manualnej, a co w przypadku, kiedy mamy automat? No peszek, peszunio, kłopot, kłopocik, bo bardzo ciężko jest taki manewr skrzynią biegów automatyczną wykonać. Nie wyobrażam sobie, nie wiem, zaprzeć się o mur, próbować coś wbijać, nie wiem jak to zrobić, jak to wszystko zdusić. Istnieją pewne patenty, których nie polecam, można je próbować wykonać, tylko pamiętaj, otwierasz machę, w zależności od modelu silnika, typu silnika, im nowocześniejszy, tym szybciej ulegnie po prostu wybicie korby blokiem lub panewki się wysypią dołem, no tak to wygląda. Można spróbować wąż, który idzie, jest gumowy przed turbiną, jeżeli taki istnieje, lekko spróbować zacisnąć, dotknąć go, żeby się, nie wiem, nie poparzyć, bo też to wszystko może być gorące. Tylko pamiętaj, chodzisz w kłębach dymu, nic nie widzisz. Zaciśnięcie może spowodować to, że podciśnienie, które jest poprzez zasysane powietrze, spowoduje zasanie tego węża i on może się przydusić. Nie wiem, to jest czysta teoria. W przyszłym roku będziemy na pewno próbowali, weźmiemy sobie ze złomowiska z 2-3 diesle i będziemy próbowali je rozbiegać i gasić. Możesz też próbować odciąć tak naprawdę dostęp oleju do turbosprężarki, ale w bardzo małej ilości samochodów jest to wykonalne ze względu na to, że one są metalowe, te przewody, które tam idą i tak dalej. Jeżeli masz w ogóle skill i level, kumasz mniej więcej, gdzie jest u Ciebie turbosprężarka, nie ma tam osłon niczego i widzisz ją i widzisz na przykład, że gdzieś jest wąż, który doprowadza olej i jest on gumowy, ciach, przeciąć, ale gorący olej wystrzeli w górę, można się poparzyć, można zrobić wszystko. Więc tak naprawdę jedyna rada na uniknięcie kłopotu z rozbieganym silnikiem diesla lub ratowanie tego silnika to jest spokój i rozsądek, opanowanie i szybka reakcja. Jeżeli zauważysz, że nie wiem, sam dodaje gazu, no nie tempomat, puściłeś wszystko, wcisnąłeś sprzęgło, silnik dalej zaczyna nabierać obrotów, myśl trzeźwo, jeżeli to jest manual, jeżeli automat, to i tak zatrzymaj się, wysiądź z tego samochodu. Często odradzam fisiowanie na zasadzie, że próba gaszenia ręki, wkładania do czegoś, odłączenia czegoś, bo to się może skończyć zgubnie. Wiecie, jakie tam są temperatury, jakie to są prędkości w momencie, kiedy ten diesel się rozbiega. Tutaj chyba bardziej takim uniknięciem problemu rozbieganego diesla jest, jak dbacie o układ swojej turbosprężarki, bo jeżeli widzicie i mówią Wam, że jest zaolejona, że żyga olejem, że jej czas nadchodzi, dziwnie świszczy, rzęzi, a Wy to olewacie, nie miejcie potem do kogokolwiek innego pretensje, że dostaliście, Wasz silnik dostał choroby wściekłego diesla, bo tak nie może być. Dbajmy o to profilaktycznie. Jest cała zalana olejem, no skąd się to bierze? Właśnie uszczelnienia zaczynają puszczać. Ten olej zaraz może lecieć do silnika i wtedy nie jest fajnie, to naprawdę nie jest fajne. Możecie jeszcze spróbować zrobić sobie jakąś samoróbkę, jeżeli ktoś jest sprytny, chciałoby mu się w to bawić. Klapę, która po odpaleniu się otwiera jakimś manualnym, dziwnym sposobem i wpuszcza powietrze do kolektora ssącego i zamyka, tak żeby udusić w razie takiej awarii, wyłączając. Tak, współczesne samochody, większość ma. Wyciągasz kluczyk, zamyka się klapa, powietrza nie ma do silnika, nie ma rozbieganego, szalonego diesla. Tyle, jeżeli chodzi właśnie o temat rozbieganego diesla. My naprawdę spróbujemy to zrobić od nowego roku, tak jak powiedziałem. I przejdźmy do podsumowania. W takich sytuacjach ja mam tylko gorącą prośbę do Was. Nie próbujmy grać bohatera na siłę. Ja rozumiem, że umiera nas silnik. Jeżeli nie daliśmy rady go zahamować skrzynią biegów, Ewentualnie, jak już ktoś miał odwagę ścisnąć ten wąż gumowy przed turbiną, już nic nie próbujcie. Odsuńcie się, niech on umrze w spokoju, niech się rozsypie wszystko. Nie chciałbym, aby wylatująca panewka się odbiła od asfaltu i komuś wbiła w nogę. Albo żeby, nie wiem, wychodzący korbowód coś oderwał. Wiecie, jakie to są prędkości obrotowe, jak to wszystko szybko się kręci, jakie to jest gorące. Przecież ta panewka, jak wyleci dołem, to ona się żarzy wręcz. Sam wiem, bo żeśmy próbowali przy golfach i tak dalej, przez pół godziny nie dało się złapać tego w rękę. Więc spokój, rozsądek i rozwaga. Dziękuję Wam za uwagę. W piątek widzimy się, już muszę zapowiedzieć, czyli z Kicksterem i porozmawiamy o lepszym Power Gamoniu, czyli lepszy Power Gamoniu, czyli czy tak naprawdę to paliwo dla biedy niszczy silnik i jest złe i niedobry, czy może rzeczywiście oktanowością, a niższą liczbą cetanową da się coś ugrać w nowszych silnikach. Taka mała polemika. W niedzielę następującą, tak jak mówiłem, 18, będą zmiany na kanale, zmiany. Tak jak widzicie, wózek, mównicę już mam, tak to jest oficjalnie, na razie moja mównica, więc już jest dobrze. Tak więc subskrybujcie, wbijajcie na... a weźcie, wbijajcie na Insta, proszę. Dobiliśmy prawie do 200 tysięcy widzów, mam nadzieję, że koniec roku dobiję całkiem do 200 tysięcy widzów. Pomogłem w jakikolwiek sposób, zostaw łapeczkę w górę. Jezus, przestaniesz to, te łapki. No walczę o byt w sieci, no co ja mogę powiedzieć. Piszcie komentarze, jakie wy mieliście sytuacje, w jakich przypadkach braliście udział rozbieganych, szalonych diesli. Tak więc nie spamuję swoim... wiecie czym i... aha, no jeszcze sklep z koszulkami, bo akurat tutaj mówię, nam się udało, dobry materiał, dobra jakość, dobra cena. Product placement. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Kurwa, raper się znalazł. Choroba szalonego diesla. Czyli diesel na odcince. I see that. Turbo.